Cześć wszystkim, witam was serdecznie w nowym odcinku na moim kanale z The Sims 2. Kto poznaje ten dom? Pytanie za 1000 punktów. Kto poznaje ten dom? Chociaż po tytule, jak mniemam, już większość wie, większość się domyśliła, że to jest dom biedaków. Mojej najstarszej serii na kanale, która dzisiaj wraca do żywych, moi drodzy. Co prawda tylko po to, żeby ją doprowadzić do końca, ale wraca. Jest wielka reaktywacja i mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. To jeszcze nie jest ostatni odcinek, ponieważ nasza seria z Balbiną Biedak zakończy się w momencie, gdy Balbina Biedak zostanie seniorką, a do tego czasu zostało jej jeszcze 5 dni. Więc myślę, że jeszcze 2 odcinki, myślę, że mniej więcej tak. Nasza kobieta rodu właśnie podaje śniadanie. O matko. Milion powiadomień i wszystko się przecina. Czyli witajcie w biedakach, największej rodzinie świata. Dobrze, moi drodzy. Zaraz tutaj zaczniemy powoli ogarniać wszystko. Sławek, moi drodzy, ma dzisiaj urodziny, więc chyba zrobię mu wielkie przyjęcie urodzinowe. W domu się pozmieniało. Pozmieniały się niektóre meble, kolory i tak dalej, ponieważ nie mam już starych modów. Zmieniły się ubrania, fryzury, to tak mówię na wstępie. Jeśli ktoś kojarzył wcześniejsze odcinki, to będą zmiany widoczne i będzie inaczej. Więc tak, uprzedzam tylko z góry. Nie jest idealnie, bo przyznaję się, zrobiłam to tak na szybkiego, bo też nie miałam zbytnio czasu, żeby za długo tutaj siedzieć. No i tak, safe będzie się przycinał, bo jest stary i zamodowany. Kwiaciarnia Balbiny niestety na razie opustoszała. Niestety opustoszało nam tutaj, ponieważ no... no tak, tak po prostu się stało. Nie wstawiłam jej kwiatków, ale zostawiłam trochę pieniędzy, żeby te kwiatki ewentualnie mogła sobie zakupić. Jeśli będzie potrzebowała, tak, brawo. Kto to? Nie jedz tego, kobieto. No dobra. Tak, ja tutaj próbuję ogarnąć. A najlepiej się ogarnię na pauzie. Czekajcie, widzę, że dziewczyny wychodzą do szkoły. Super, po prostu dzieciaki idą do szkoły i z bańki. Dobra. Oni są trochę niewyspani, bo no... obudzili się w nocy i kurde, nie poszli spać. Więc to już jest ich wina. Ty w ogóle jesteś głodny? Nie jesteś. A ty Balbina? Balbina bierze prysznic. W bieliźnie z synem? Co wy robicie? Czy wy w ogóle macie spokrewnienie? Macie, Boże, już się wytraszyłam. O co chodzi? Balbina, weź stąd wyjdź. A po prostu, wiecie co, to przez ten prysznic ona w stroju kąpielowym chyba bierze prysznic i się nie wstydzą siebie, wiecie? A on czekał, aż ona wyjdzie. Świetnie po prostu. Czy ktoś idzie do pracy? No tak, bo ostatnio Cyryl i Maja brali ślub. I mi tu zaznaczyłam podróż poślubną niby. No zobaczymy, on ma na 17. Ona już poszła właśnie, okej. No dobra, to nie będzie tak źle. Balbina musi zorganizować swojemu mężowi przyjęcie. Jasmin zostaje prymuską. No zobaczymy. Czy ty znowu jeszcze zasypiała jedzenie? Nie, to jest pyszne jedzonko. Czemu ty nie jesteś w szkole? Moja droga? No właśnie. Super, dobrze. Zachowaj może resztki. Balbinka, żeby się nam to nie zepsuło. Co robi Sławek? Sławek chyba pozmywał i on się nie najadł. Oni w ogóle wszyscy są przeziębieni. A ja pamiętam, że oni chyba robili samochód dla jednej z dziewczyn. Chyba, że ona już go ma. Tak. A blondyna też ma mieć samochód, bo nie pamiętam. Chyba też. Chyba to będzie dla niej. Dobra. No to nie będę Sławka męczyć, bo jak go puszczę na...
Czekaj, tutaj została jedna porcja. Nawet dwie, to chodź szybko zjedz. A Balbina już nie będzie tego odkładać, tylko niech posprząta. Chociaż my chyba mamy sprzątaczkę, jak pamiętam. Jak nasz pies w ogóle. Siusiu by tego chciała, to sobie poradzi. Gdzie jest ptak? Czy ona nam zwiała? No patrzcie, zwiała nam. Świetnie po prostu, nie? Albo umarła po prostu. Może umarła. Nie mam pojęcia. No dobrze, my tutaj... może Balbina przygotuje coś na później. Albo zrobimy dzisiaj wielki ten... O, zrób zupę na pocieszenie babuni, to wszyscy wyzdrowieją. I co jeszcze możesz zrobić na tą wielką... O, tort, zrób tort dla Sławka. Sławek dzisiaj zostanie staruszkiem. Niesamowite, co? No właśnie. Jesus. Co to jest? Jezus Maja, jakie to jest głupie. Z dwojga złego to chyba wolę taśmę klejącą. O nie. Świetnie. Jeszcze nam pieniędzy ubyło. Toaleta i ja bym proponowała, żeby one się też przespały. Te ich pryszcze, wiecie co? Niech sobie jeszcze użyję maścik na trądzik. Maścik, maści na trądzik, idzie spać. Ty też potrzebujesz siku. O, tu jest druga łazienka. No i też ją wyślepię do spania. Niech one sobie odpoczną po tej szkole. O, a Karolina dostaje niższe oceny. Czy tu się coś zwiesiło? Nie. Albo i tak. Co tu się stało? Czemu wy wysiadłyście tyłem w ogóle, nie? Nieważne. Nie mamy rachunków? Przypadkiem? A, coś to jest. Balbinka się wszystkim zajmie, chociaż jej też się przyda drzemka. Zaraz wszyscy pójdą, kurde, na drzemkę. A Cyryl idzie do pracy, świetnie. Cyryl, możesz wziąć wolne? Praca? Tak, zupkę. O Jezus, ona też jest taka wykończona. A ona już śpi. Świetnie. Weź chorobowe, ej. Nikt nie wie, że sam nie jesteś chory. A masz kaszel straszny. Taki jesteś cwany? Dobra, nie będę tego szukać, bo za dużo szukania. Tak, dobra, ty dostałeś wolne, więc... idź w końcu weź ten prysznic. Dobra, dziecko się ucieszyło, o matko, dobra, oni wszyscy idą spać, po prostu wszyscy. Nie mam pytań, zadzwoń. Gdzie tu się robi imprezy? Już zapomniałam, chyba na zwykłym telefonie? Urządź przyjęcie. Urodziny. Nie wiem, nie pamiętam czyj był ten ptak, ale no niestety. Lekcje porzucali. O rany, nie. Damian, oczywiście. To chyba Damian był jego szefem, czy to możliwe? Anna, Alina, Błażej, Diana, Angelika, Jasmin. Kogo mi jeszcze brakuje? Chyba wszyscy. A nie no, dzieci... Dzieci tego... dzieci Błażeja. A Marcelina i tak dalej. No co jest? Nie można zaprosić ich? Jest Mateusz biedak i Marcelina biedak. O, już nie mogę! Dlaczego? Tak, 8 filmów maksymalnie. Dobra. Pora wstawać, bo moi drodzy, rozkręcamy biber. A zapomniałam chyba kupić tort.
Tak, swoją drogą. Wszystko jest, tylko nie ma torta. Więc proszę bardzo. Jeszcze tylko tą miskę sprzątnijmy. Czy idą goście? W ogóle tą chyba otwórz zamek. Nie, no nie do kwieciarni. Holy shit. Ludzie. Przepraszam bardzo. Pani Angeliko. Pani Angeliko. Czy to jest brzuszek ciążowy? A czy to jest pierścionek zaręczynowy? Pani Angeliko. Where jest twoja twarz? No, co jak co. Ale twarz Angeliki jest niezmienna. Od razu widać, że to ona. No, no, no. Angelika, widzę sobie. Nieźle tam żyje, nieźle. Weź tutaj... nie zatrudniaj. Może ludzie... Ale weźcie, wejdźcie do domu. Będą mnie denerwować, no. A przyłącz się. Patrzcie tutaj. Barwinka na nas... Boże! Jaki ty masz brzuchol wielki! Ty chyba sobie żartujesz. Sławek! On chyba nie jest w ciąży, co? O Chrystus. Masakra. No dobra, w tym wieku... O, no Kajtek ma jutro urodziny, świetnie. Balwina, weź... jeszcze wyjmij ten tort. Nie, nie zdążyliśmy! Co za fail. Jak zwykle fail roku. Ty, ale Sławomir wygląda zacnie. O, mogę postarzyć innych? Czekajcie. Chciałam postarzyć przyjemniaczka. Ale nie znam, więc będę musiała to zrobić po prostu. Nie chcę się przechwalać, ale myślę, że radzę sobie naprawdę dobrze. Czuję się świetnie i z radością rozpoczynam nowy etap wspaniałego życia. Świetnie, Sławku. Krewny bierze ślub, no. Dobra, Balbina. Weź tego torta. Gdzie ty poszłaś spać, kobietu? Nie, no po prostu co tu się dzieje? Miała być impreza. Jak to jest używany obiekt? Kto go niby używa? Ja nie wiem, co tu się dzieje, moi drodzy. Jak zwykle nic nie wyszło tak, jak miało wyjść. Opowiedz dowcip. I też opowiedz dowcip. Czy wy możecie tu przyjść? Co wy tu robicie? Anka z Błażejem grają w ogóle w... Co tu się dzieje? Damian tutaj... Co wy robicie? Przestań wdychać do Błażeja przy Damianie. Ola Boga, co wy robicie? Balwina podaje tort. W koszuli nocnej. Ci tu zajadają w ogóle co innego, nie? Weź, zaproś do stołu goście. Estelevida. Chodź tu posprzątaj ten talerz, jak nic nie robisz. Ty mi tutaj nie urodź zaraz, ty Angelika. Jaki masz brzuchol? Kto jeszcze jest głodny? Ty nie. Nikt nie jest głodny. Ty się chce siku w ogóle, by się ubrała, ale już nie ma nawet słów. Tobie brakuje zabawy. Pobaw się z bratem. O, tutaj jest Jasmin. Damian przyszedł chory. O co może go poprosić? O pozwolenie na wyjście, okej. Cyril sobie tańczy, świetnie. Alina, widzę, że ten też się tutaj dobrze czuje. Tak, nasza cała rodzina, moi drodzy, to miała być wielka... No comments. Wielka impreza, Sławka. A tymczasem Sławomir, kurde, blaszka.
wyskoczył nam sam z siebie. Nie mogę nic z tym tortem zrobić. Podziwiaj swoją piękną żonę. W tym to nie wygląda aż tak grubo nawet. Aha. Dobrze wam poszło. Świetnie wam poszło po prostu. Czy w ogóle widzicie, że Angelika jest w ciąży? Czy ktoś zwrócił na to uwagę? Gdzieś. Nie idź spać nie do swojego łóżka. Co się stało? Idź. Katastrofa? Jezus Maria, co się stało? Czemu katastrofa? Co ona zrobiła? Komu? Co się stało? Czemu katastrofa się zrobiła? Kto mi powie, o co chodzi? Ania, przestań wydychać do Cyryla. Wszyscy lecą na tych biedaków, no? Angelika tutaj ze swoim byłym teściem będzie wywijać. A jak? Sławek. Pełen kurde blaszka. Energii. Proszę bardzo. Bez muzyki. Ale na taką muzykę. Czemu? Balbina pewnie... Może dlatego, że Balbina poszła spać. Ej, na bank. No, ona się w ogóle tym nie przyjęła. W ogóle. Ja nie mam słów, moi drodzy. Naprawdę. Ja myślę, że nie będę zmieniać Sławkowi fryzury. Bo wygląda spoko. Jako dziadek. W tych włoskach. I się tutaj świetnie bawi. Goście idą z naszej katastrofalnej imprezy. Czy mamy basen? Że ty wychodzisz w tym stroju kąpielowym od nas? Pewnie wszystko przez ten prysznic. O, Ania nam pieska tutaj. No dobra. Co możesz z tym zrobić? Nic nie możesz z tym zrobić. Możesz zachować resztki. To niestety musimy posprzątać. Sławek może już skończ tańczyć, bo trochę jesteś za stary na takie bigibasy, jednak boję się o twoje zdrowie i ćpi w piżamie. Jaki ty masz problem, Balbina, że nie możesz spać w tym łóżku? Ty tam coś jesz? Ty jakbyś mógł... Karolina, wypadł. Znowu nie odbyli lekcji. Och, już nie mam do nich słów. Nie pościel już. A ty jesteś wyspany, no fantastycznie. Ciekawe, co ty będziesz robił? Będziesz odrabiał lekcję. W takim razie. Ty też jesteś wyspana. Świetnie. Które są twoje? Proszę. Odrabiacie lekcję w takim razie, skoro macie taki świetny nastrój. Rozmawiasz sobie z bratem, a ty powinnaś śpiewać. Kto tu śpi? Majka. Okej. Okay. O. Sławka nie widać. Dobra, czy wszyscy są ogarnięci? Masakra jakaś. Marzysz sobie, tak? Nie wiem, co z tym biurkiem jest nie tak, powiem wam szczerze. Znowu krzesło nie takie, nie mam pojęcia. Może takie krzesło im dać? No nie, żadne się nie dosuwa, nie wiem. Och, nie mam pojęcia, więc w takim razie będziesz miał tę lekcję na podłodze. I będziesz się odrabiał na podłodze. Proste. Póki ja tutaj nie ogarnę. Bo ja widzę, że tutaj też nie działa. Nagle wszystkie krzesła nie działają. Tutaj wszyscy śpią? Dobra.
Niestety impreza z łapka nie wyszła. Oczywiście jak zwykle w Simsach, jak chcesz coś zrobić, to po prostu nic ci się nie uda, więc nie masz na co liczyć. No ale okej, jutro mamy w ogóle urodziny. Co ty tutaj masz za obawy? Dziobie miał ptak, a my nie mamy już ptaka żadnego. No nieważne. Dobrze moi drodzy, to by było na tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Taki oto powrót biedaków, jak zwykle chaos i nieogarnięcie życiowe w każdym możliwym aspekcie. Ja tutaj ogarnę te dzieciaki i idę. No i położę je spać w końcu. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że taki powrót Wam się podoba i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło i pa pa!